niebieskich, tych, na które nie tylko udało się dotrzeć ludzkim maszynom, ale także tych, na których te maszyny były w stanie jakoś się poruszać, jakoś przemierzać teren i badać dla nas więcej ciekawych obszarów niż tylko lądownik, który stanąłby w jednym miejscu. Z tym, że kiedy myślimy o innych planetach, to musimy sobie na początek uświadomić, że tam, gdzie indziej, poza Ziemią, nie jest tak jak na Ziemi. Spójrzmy na początek na to niebo, które widzimy u nas z Ziemi, tradycyjnie z powsińską łąką wokół nas. Spoglądamy w kierunku zachodnim. Słońce schowało się za horyzont. Zniknęły też już takie typowo zimowe gwiazdozbiory, bo Oriona właściwie już nie widać. Jeszcze tylko Betelgeza i drugie ramię Oriona, czyli Bellatrix, są widoczne nad horyzontem, ale na przykład gwiazdozbiór Byka już trudno jest dostrzec. Z tym, że warto zwrócić na niego uwagę. Spójrzmy właśnie w tamtą stronę. Byk wprawdzie już schował się w większości za horyzontem, ale jego długie rogi wciąż jeszcze sterczą w górę. I to właśnie one pomogą nam znaleźć tej nocy taki czerwony obiekt. Powiększymy go sobie i teraz już chyba wszyscy wiedzą, że mamy tutaj przed sobą Marsa. Nie mogliśmy go nie pokazać dzisiaj, prawda? To jest nasz bohater główny dzisiaj. Obok helikoptera oczywiście, który na nim wylądował. I właśnie wzbił się w marsjańską atmosferę, która jest bardzo rzadka i wylądował. No właśnie, a ta atmosfera składa się niemal wyłącznie z dwutlenku węgla, więc jest zupełnie inna niż ta ziemska. To też będziemy mieli okazję. Krzysiek, daj szansę jeszcze. Na razie jesteśmy na Ziemi. Nasza atmosfera póki co ma tego dwutlenku węgla stosunkowo niewiele. Choć niestety ta ilość rośnie, a to nie jest dla nas dobra informacja, bo ociepla nam klimat. Mars jest planetą dużo mniejszą od Ziemi. Wiemy już, gdzie go znaleźć. On znajduje się w tej chwili w gwiazdozbiorze Byka. Gwiazdozbiór Byka jest jednym z gwiazdozbiorów zodiakalnych i to właśnie w tych gwiazdozbiorach możemy szukać innych planet, możemy szukać też Księżyca. Nasze gwiazdozbiory zodiakalne wyznaczają taką drogę na niebie, przez którą wędrują planety, Księżyc i na tle tych gwiazdozbiorów porusza się także Słońce. Oczywiście wtedy, kiedy Słońce świeci na niebie, to nie widzimy tych gwiazdozbiorów, ale łatwo rozpoznać, gdzie ono jest, patrząc przed wschodem Słońca i po zachodzie Słońca, co widać na niebie. Nasz Księżyc znajduje się teraz w gwiazdozbiorze Bliźniąt. I w gwiazdozbiorze Bliźniąt świeci on w takim miejscu, że wydaje się być na ramieniu jednego z naszych bliźniaków. Księżyc jest szybko poruszającym się obiektem, więc chociaż Marsa między rogami Byka było widać jeszcze tydzień temu, to Księżyc już jutro przemieści się dalej na swojej drodze i wejdzie w obszar gwiazdozbioru Raka. Tu będzie miał okazję do ciekawego spotkania na niebie, ponieważ w gwiazdozbiorze Raka znajduje się taka gromada kulista, przepraszam, gromada otwarta. Marta, masz rację, Krzysztof, gwiazd, która nosi niepozorną nazwę M44 i ładniejszą nazwę żółbek, bądź ul, bo kojarzy się też z rojem pszczół. Jest to jedna z niewielu takich gromad, które widać gołym okiem. No, nie wtedy, kiedy Księżyc jest bardzo blisko nich, ale już przez lornetkę zobaczymy, że pod Księżycem znajdzie się tutaj na naszej ilustracji, mniej więcej tam, gdzie zaginają się linie Raka, gdzie przecinają się linie Raka, znajdzie się Księżyc koło bardzo dużego skupiska gwiazd. To się da dostrzec gołym okiem, tę gromadę znali jeszcze starożytni. Gwiazdozbiory Zodiaku. Czemu one są tak wybrane? Prosta sprawa. Po prostu nasz Układ Słoneczny jest ułożony w pewien szczególny sposób. Jak? Zobaczymy to lepiej wtedy, kiedy polecimy w kosmos. No ale właśnie naszym podstawowym zadaniem dzisiaj jest pomyśleć o tym i porozmawiać o tym, jak można się poruszać na różnych ciałach niebieskich. U nas na Ziemi tych sposobów poruszania się znamy dużo. Może zadam wam takie pytanie, drodzy słuchacze, może zaproponujecie, jak można się przemieszczać, jak może się przemieszczać nie człowiek, ale robot na powierzchni jakiejś planety, jakiegoś ciała niebieskiego,
Z Ziemi znamy sporo przykładów, więc może takie będziecie i wy w stanie nam wskazać. A my tymczasem przygotujemy się do lotu w kosmos i tam spojrzymy na naszą Ziemię i na inne planety z trochę innej perspektywy. Więc teraz startujemy. Jesteśmy już w przestrzeni kosmicznej. Wtedy, kiedy rakieta wystartuje z Ziemi, musi się zacząć poruszać w inny sposób, niż poruszała się nisko przy powierzchni Ziemi. Starty rakiet z Ziemi wymagają ogromnej energii, ponieważ nasza planeta nie tylko bardzo mocno trzyma wszystko swoją grawitacją, bo ziemskie ciążenie jest całkiem spore, Ziemia ma dużą masę, ale też Ziemia ma grubą atmosferę, co wcześniej Krzysiek wspomniał. Ta atmosfera sprawia, że trudno jest tej rakiecie przebić się, ponieważ napotyka ona na ogromne opory powietrza, startując z dużą prędkością z naszej planety. Zupełnie inaczej będzie, kiedy znajdziemy się na planecie, na której ciążenie jest mniejsze, na której atmosfera ma inną gęstość. Polećmy teraz, spójrzmy sobie na nasz układ słoneczny tak trochę z perspektywy, jakbyśmy patrzyli na niego z góry i zobaczymy sobie, którymi planetami szczególnie będziemy się teraz interesowali. Oddalamy się od Ziemi i tym samym spojrzymy w dal kosmosu. No i naprawdę bardzo daleko odlecieliśmy. Stawiamy Słońce za sobą. Spojrzymy na orbity planet naszego Układu Słonecznego, które sobie tutaj zaznaczyliśmy. Dodam jeszcze, że macie możliwość zadawania pytań na Facebooku, na YouTubie. Już widzimy, że pierwsze pytania zaczęły się pojawiać. Za około pół godziny dołączy też do nas Artur Chmielewski, nasz gość, który będzie też odpowiadał na te pytania. Właśnie inżynier z NASA, który zajmuje się między innymi tym marsjańskim helikopterem. A Ziemia jest trzecia od Słońca, Mars jest czwarty, więc tutaj mamy trzecią orbitę i czwartą to właśnie orbity tych właśnie planet, Ziemi i Marsa. No, Ziemia ma jeden księżyc, duży dosyć. Mars ma dwa małe księżyce, które nazywają się Phobos i Deimos. No, łatwiej zdobyć nasz księżyc niż Marsa, czy jego księżyce, więc takie pierwsze spektakularne sukcesy poza orbitą wokół ziemską były właśnie na Księżycu, między innymi lądowania załogowe. I właśnie Księżyc tym się różni od Ziemi, czy nawet od Marsa, że tej atmosfery nie ma, więc tam można było nie uwzględniać atmosfery i lądować z pomocą silników odrzutowych na przykład. Dobrze, skoro już wywołałeś Księżyc, Krzysztof, to polecimy teraz do naszego ziemskiego Księżyca. Zobaczmy go z bliska. Nasz satelita już na pierwszy rzut oka, czy to stąd z kosmosu, czy to z powierzchni Ziemi, wygląda na ciało, które od Ziemi się dość mocno różni. To, że nie ma atmosfery, sprawia, że nie ma na nim żadnych chmur, że nie ma na nim powietrza, którym można by oddychać, ale to wpływa także na to, co nas tu szczególnie interesuje, czyli na sposoby poruszania. Na Księżycu nie da się na przykład latać aktywnie za pomocą balonów, za pomocą śmigłowców, tak jak ostatnio właśnie próbowaliśmy na Marsie, czy za pomocą samolotu. Na Księżyc można dostać się tylko i wyłącznie za pomocą rakiety. I ta rakieta musi zabrać ze sobą całe to paliwo, które będzie odrzucała po to, żeby poruszać się w przód, bo lot w przestrzeni kosmicznej polega na tym, że właśnie coś musimy stracić, żeby coś zyskać. Żeby zyskać prędkość, musimy wyrzucić ze swojej rakiety spalone paliwo.
Na Księżycu już tych lądowań było całkiem sporo. Pozaznaczaliśmy tutaj różne miejsca lądowań, zarówno tych załogowych, jak i bezzałogowych. Kolor czerwony oznacza lądowniki rosyjskie, radzieckie, kolor niebieski oznacza lądowniki amerykańskie, te z gwiazdką to jeszcze do tego lądowniki załogowe. Więc niektóre z nich to są te słynne misje Apollo, które przyniosły największe sukcesy Ameryce w podboju kosmosu i najwięcej inspirujących badań dostarczyły. Z tym, że mi by brakowało, żeby historia potoczyła się trochę inaczej, bo nie tylko Stany Zjednoczone dążyły na Księżyc. No właśnie, tutaj teraz pokazuję wam obrazek takiego jeszcze radzieckiego łazika księżycowego. Rosjanie też próbowali zbudować rakietę, która pozwoli wysłać ludzi na Księżyc, ale śmierć inżyniera kosmicznego Korolowa, który koordynował tę pracę, no, znacząco opóźniła ten radziecki program kosmiczny, ale jeszcze w latach 70. na przykład lunochody wysyłano, takie pojazdy księżycowe, które no, potrafiły no, niczym marsjańskie łaziki jeździć po powierzchni Księżyca, kiedy jeszcze na Marsie łazików nie było. Także można powiedzieć, że duże pojazdy już jeździły po innym globie niż Ziemia, to był Księżyc, ale to było już dawno temu, w latach 70. Tak, jaka była z tego korzyść? No przede wszystkim to, że takie pierwsze lądowniki, które w ogóle wylądowały na Księżycu, czyli Luna 2, która się rozbiła, ale celowo, Luna 9, która właśnie miękko wylądowała, to były lądowniki stacjonarne. Żeby zbadać więcej terenów, to trzeba się jakoś poruszać, no bo te pierwsze misje to celowaliśmy po prostu w te obszary, gdzie można bezpiecznie wylądować. Te sondy musiały więc lądować w miejscach nudnych i nieciekawych. Po prostu te najciekawsze tereny są najbardziej skomplikowane, najbardziej mają złożony krajobraz, najtrudniej też się tam odnaleźć. Łazik lunochod był w stanie już rzeczywiście przejechać spory dystans. To były maszyny sterowane z Ziemi za pomocą fal radiowych, bo Księżyc jest bardzo blisko nas i opóźnienie sygnału wysyłanego na Księżyc i z powrotem powracającego to niewiele ponad 2 sekundy. Dlatego też dało się to zrobić. Z Marsem jest już to niemożliwe. Ale mamy tę jeszcze fajną rzecz związaną z Księżycem, że na Księżycu byli także ludzie, którzy mogli się poruszać zarówno na własnych nogach, jak i za pomocą pojazdu. Co więcej, ten pojazd, ten łazik księżycowy dla załóg misji Apollo no, został zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Mieczysława Beckera, polskiego inżyniera kosmicznego, który pracował dla NASA. No i to było spore osiągnięcie w tamtych czasach. Pojazd, który zwiększał możliwości zbierania próbek chociażby przez astronautów. Już nie tylko wokół miejsca lądowania, ale też dalej. Polacy też mieli swój wkład w podbój kosmosu i zresztą mają do dziś. Nie tylko w NASA, ale też w Europejskiej Agencji Kosmicznej, która przecież też współpracuje i z NASA, i z innymi agencjami. Było widać także podczas jazdy tego łazika, że on poruszał się w innych warunkach niż nasze ziemskie. Pył leciał bardzo wysoko i opadał po łuku z powrotem na powierzchnię Księżyca. Nie było widać żadnych tumanów kurzu, mimo że tego pyłu przecież było tam mnóstwo. A no wszystko dlatego, że nie ma tam powietrza, które mogłoby sprawić, że ten pył zacznie się unosić, że zostanie zawieszony. To jest jedna z tych rzeczy, które odróżniają Księżyc od Marsa. Natomiast jest sporo podobieństw, ponieważ Mars także, podobnie jak Księżyc, ma dużo słabszą grawitację, dużo słabsze ciążenie niż nasza planeta. Na Marsie ciążenie jest 3 razy słabsze niż na Ziemi, na Księżycu aż 6 razy słabsze. No i jest to duża różnica także i dla naszych maszyn, które mają się przemieszczać. A my lecimy już na Marsa. Tutaj lecimy szybciej niż te maszyny, bo pół roku trwa taka podróż co najmniej i to jeszcze trzeba wycelować w okno startowe, czyli w ten czas, kiedy konfiguracja planet Ziemi i Marsa będzie korzystna, kiedy te planety będą dosyć blisko siebie. No i co 2 lata i 2 miesiące się taki czas pojawia. No, widzę już tarczę Marsa, te plackowate struktury, które tutaj widać, to są wielkie jego wulkany. Mówimy wulkany tarczowe.
ten największy tutaj u góry widoczny to Olympus Mons, czyli góra Olimp. To wyobraźmy sobie obrazowo, że gdyby postawić tą górę na kuli ziemskiej w miejscu Polski, no to prawie cały nasz kraj byłby pokryty właśnie takim wulkanem. To też było duże zaskoczenie, jeśli chodzi o badanie czerwonej planety. W latach 70., na początku lat 70., kiedy sonda Mariner 9 odkryła te wulkany, zwłaszcza Olympus Mons, który ma średnicę podstawy 650 km i wysokość 3 razy większą od Monteverestu, około 27 km. Ale jest jeszcze coś, jest Dolina Marinerów, nad którą teraz tutaj przelatujemy. Dolina wielkich kanionów na Marsie, głębokich nawet na 8 km, czyli tak głębokich jak wysokość. Ciągnie się ta dolina przez kilka tysięcy kilometrów, nawet ponad 4500 kilometrów. I to jest najrozleglejsza tego typu struktura w całym Układzie Słonecznym. Krzysztof już opowiedział tutaj o różnych ciekawych miejscach na Marsie, to ja wspomnę o tych trochę mniej ciekawych. Spójrzcie, tu są zaznaczone miejsca lądowań, sond Viking 1 i sondy Pathfinder. To są bardzo ważne sondy z historii eksploracji Marsa, ponieważ Viking 1 to było pierwsze takie w pełni udane lądowanie na czerwonej planecie. To był stacjonarny lądownik, on jeszcze nigdzie nie potrafił pojechać. Pathfinder zawierał w sobie pierwszy łazik, który zadziałał, który pracował na powierzchni Marsa. Ale co ciekawe, nie była to pierwsza sonda, która w ogóle wylądowała z łazikiem na Marsie, bo okazuje się, że pierwszy łazik na powierzchnię czerwonej planety także dostarczyli Rosjanie, tak jak w przypadku Księżyca. Jest to dość mało znana historia i nie ma się co dziwić, ponieważ ten łazik nie odniósł spektakularnego sukcesu. Ale w tym samym 1971 roku, kiedy Mariner 9 fotografował czerwoną planetę z góry, do planety dotarły także dwie sondy radzieckie, sonda Mars 2 i Mars 3. Obie te sondy były wyposażone w lądowniki i te lądowniki miały zanieść na powierzchnię również miniaturowe łaziki. Łaziki te nazywały się przyrządem badania drożności i były połączone kablem z lądownikiem, więc nigdzie daleko zajść by nie potrafiły, ale to, co było ich ciekawą i szczególną cechą, to to, że nie były to pojazdy kołowe. To były prawdziwe łaziki. Spójrzcie, mamy tu w tej chwili wyświetlony taki model łazika radzieckiego Prop-M i jego zadaniem było właśnie łazić za pomocą takich łazów. Ten pojazd, gdyby zadziałał, to byłby pierwszym pojazdem poruszającym się po powierzchni Marsa już w pewnej odległości, w pewnej niezależności od maszyny, z którą dotarł na tę powierzchnię, ograniczony jedynie długością kabla. Jednak no, to się, jak wiadomo, nie udało. Mars 3 wylądował rzeczywiście miękko na powierzchni planety, ale niestety przestał nadawać po niecałych 20 sekundach, więc nic nie wynikło z tej misji. Ale my tutaj mamy dużo ciekawsze przykłady udanych misji na Marsie. Jak już wspomniałem, Sojourner był to pierwszy łazik z misji Pathfinder, pierwszy łazik, któremu się udało działać na powierzchni Marsa. Było to urządzenie, które wysłali Amerykanie. I za chwilę zobaczymy, jak ten łazik wyglądał i jak w ogóle wyglądała taka cała łazikowa rodzinka, bo Amerykanie wysłali już kolejne 3 generacje łazików, coraz bardziej skomplikowanych, coraz bardziej zdolnych do penetrowania i trudnych terenów, i wykonywania trudnych zadań. Zobaczmy. Ciekawe było też lądowanie łazika Sojourner w 1997 roku w maju. On lądował przy asekuracji poduszek powietrznych. I tu już go właśnie widzimy. Sojourner to pierwsze urządzenie, które stoi przed nami. Był to niewielki pojazd wielkości mniej więcej kuchenki mikrofalowej, który mógł badać tylko bezpośrednie otoczenie lądownika. Ten następny to już bardziej zaawansowana maszyna. Krzysztof, powiesz coś o Spiricie? No, Spirit, czyli duch, no właśnie, taka ciekawa nazwa, ale w 2004 roku lądował w styczniu i miał bliźniaka, który nazywał się Opportunity, który też lądował w podobnym czasie. Opportunity zresztą przez kilkanaście lat działał,
Spirit nieco wcześniej, w 2011 roku zakończył swoją pracę, jeszcze kilka lat pracował Opportunity i one, podobnie jak i Sojourner, były zasilane panelami słonecznymi. Panelem słonecznym też zasilany jest marsjański helikopter, także to jest już znane od dawna, stosowane od dawna źródło zasilania. No i one lądowały przy asekuracji poduszek powietrznych, otoczone tymi poduszkami powietrznymi, odbijały się od powierzchni Marsa, aż w końcu się zatrzymały. No, miały jeszcze masę, która im na to pozwalała, natomiast te większe łaziki, począwszy od łazika Curiosity, który tutaj już po prawej stronie widzimy, osiągające około tony masy, podobnie jak Perseverance, który właśnie lądował w tym roku, no już nie mogły lądować w ten sposób. I one lądowały przy użyciu silników hamujących, przy użyciu spadochronów oczywiście, tak jak w poprzednich misjach, ale też z takiej konstrukcji, która nazywa się Sky Crane, czyli podniebny żuraw, z tymi silnikami odrzutowymi. Były na linie opuszczane z wysokości no, nawet około 20 metrów, jak to w przypadku ostatniego łazika. Więc mamy tutaj całą rodzinę łazików, od najmniejszego do tych największych. Tutaj dokładnie łazik Curiosity, ale bardzo podobny jest łazik Perseverance, który lądował w tym roku, dodatkowo wyposażony w coś, czego nie miały poprzednie łaziki, czyli właśnie w ten mały helikopter, który dzisiaj wzbił się po raz pierwszy ponad powierzchnię Marsa, a wcześniej musiał się od swojego łazika oddzielić. Także jak widać, na Marsie Amerykanie odnieśli szereg naprawdę spektakularnych sukcesów, ponieważ każda z tych misji oznacza też kolejny rozdział i kolejny stopień dokładności w naszym poznawaniu czerwonej planety. Te łaziki są w stanie poruszać się na kołach. Jak się okazało, jesteśmy w stanie też latać za pomocą śmigła. No ale właśnie, jak jeszcze można by się poruszać? Bo są też miejsca inne w Układzie Słonecznym, które moglibyśmy eksplorować. Niektóre z nich nawet były w pewnym stopniu badane, a inne mogą być badane w przyszłości. I sądzę, że warto poświęcić im trochę uwagi, bo dzięki temu dowiemy się czegoś więcej pewnie także o bogactwie światów w naszym Układzie Słonecznym. Na Marsie można jeździć, można latać za pomocą wirników, ale czy na przykład coś takiego jak balon, który ktoś zaproponował, Michał Pełka widzę, że zaproponował balon, balon byłby w stanie latać na Marsie? Ciężko by było, bo atmosfera rzadka, prawda? Bardzo. No, ale przecież podobnie ciężko jest latać helikopterowi, a jednak okazuje się, że można, prawda? Ale na pewno łatwiej balonem byłoby latać w atmosferze Wenus. I to już robiono, co więcej. To już miało miejsce. Tak, więc rzucimy jeszcze ostatni raz okiem na te miejsca dotychczasowych sukcesów na Marsie. Miejsca lądowania Spirita, Perseverance, Curiosity i innych sond, które dotarły na Marsa. Jeszcze niedawno można było śmiało powiedzieć, że połowa misji na Marsa zakończyła się sukcesem, a połowa porażką. W tej chwili amerykańska seria sukcesów oraz nowi gracze, którzy dołączyli do badań Marsa w tym roku, bo wokół Marsa krąży już nie tylko indyjska sonda, ale i sonda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a chiński lądownik ma osiąść na powierzchni czerwonej planety, także niosąc ze sobą nowy łazik. Mars jest planetą, na której ludzie odnoszą coraz więcej sukcesów. Oddalmy się teraz od tej planety i tak jak zapowiedział Krzysztof, polecimy do Wenus. I o ile na przykład Amerykanie odnosili spektakularne sukcesy na Marsie już w ostatnich dziesięcioleciach, no to taką planetą, na której spektakularne sukcesy odnosili Rosjanie jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, no to była planeta Wenus. Więc kiedy na przykład amerykańskie Wikingi lądowały na Wenus, na Marsie, no to na Wenus lądowały radzieckie Wenery. Ale nie tylko lądowania były, ale też były loty balonów w atmosferze tej planety. Bardzo gęstej atmosferze, choć podobnie zbudowanej jak marsjańska, bo też głównie z dwutlenku węgla. Tak. Przykładowy obraz, jak taka sonda wyglądała, to były dosyć duże sondy, porównywalne z tym, co teraz Amerykanie wysyłają na Marsa, można powiedzieć, na orbitę Marsa przynajmniej.
Więc dość zaawansowane próbniki, ale też musiały być bardzo odporne, żeby przetrwać przejście przez gęstą atmosferę przy ciśnieniu około 100-krotnie wyższym od ziemskiego nawet. I przy temperaturach w granicach 460 stopni Celsjusza. To było duże. To na szczęście tylko przy powierzchni. Ten lądownik, który teraz widzicie, czyli lądownik misji Vega, rzeczywiście musiał przetrwać na powierzchni takie temperatury, ale uwolniony przez niego balon latał na dużo większej wysokości. Tam, gdzie atmosfera Wenus jest względnie przyjazna. To znaczy temperatura nie jest już tak wysoka, to jest jakieś kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Tam, gdzie nie ma miażdżącego ciśnienia, bo ciśnienie jest zaledwie kilka razy wyższe od ciśnienia na Ziemi, bądź porównywalne z nim. Jednak takie warunki panują tam, gdzie na Wenus znajdują się chmury z kwasu siarkowego. Także balon, który został wysłany w chmury Wenus, musiał być z niezwykle odpornego materiału na korozję. Oba balony z dwóch misji Vega, które w 1985 dotarły do planety, odniosły sukces. Przeleciały kilka, a nawet kilkanaście tysięcy kilometrów wokół planety, jednak nie miały ani ze sobą żadnych kamer, ani innych instrumentów, które dostarczyłyby nam spektakularnych widoków. Mamy z nich jedynie pomiary temperatury, prędkości wiatru, no i oczywiście zawartości tejże atmosfery. To też ciekawą rzeczą było to, że Vega 1 i Vega 2 badały również kometę Halleya, która zbliżała się do Słońca właśnie w 1986 roku, więc przy okazji zbadały też tą kometę. Na Wenus można latać. Wenus, jeżeli chodzi o warunki powyżej tych chmur z kwasu siarkowego, jest całkiem dobrym miejscem do latania. Na razie nic oprócz sond Vega nie trafiło jeszcze do atmosfery Wenus, aby w niej latać, ale w przyszłości prawdopodobnie to się zmieni. Są rozważane misje balonowe, które mają badać tę planetę na wysokości, która daje zalety globalnego spojrzenia, takie jak satelita, ale jednocześnie dużo wyższą rozdzielczość ze względu na mniejszą odległość od interesujących obiektów. Możliwe jest nawet, że w odległej przyszłości na Wenus polecą sterowce. Sterowce najpierw bezzałogowe, ale może nawet i załogowe. NASA opracowało taki koncepcyjny na razie projekt jak HAVOC, który obejmuje perspektywę załogowego badania atmosfery Wenus, być może z perspektywą nawet zbudowania czegoś na kształt miasta chmur. Także perspektywy latania na innych ciałach Układu Słonecznego okazują się być całkiem niezłe. Są jeszcze inne obiekty oprócz Wenus, na których można by się znaleźć i także tam latać. Wróćmy do naszego pokazu. Teraz spojrzymy ku dalszym obiektom od Słońca i od nas. Odlecimy w dal, no na przykład po to, by przybliżyć się do Saturna i jego księżyca Tytana, prawda? Bo ten Tytan ma gęstą atmosferę, podobnie jak i Wenus. Wracamy do naszego pokazu. Właśnie, co ciekawe, sam Saturn to jest, może pamiętacie, planeta gazowa, planeta olbrzym. Czy na takich planetach dałoby się latać? No i tak i nie. To znaczy pewnymi sposobami by się dało, innymi by się nie dało. Silniki odrzutowe, które już tu widziałem, że Agnieszka zaproponowała wcześniej, działają, silnik rakietowy jest typem silnika odrzutowego, działają w różnych środowiskach, jednak potrzebują cały czas mieć co wyrzucać z siebie. No a poza tym konstrukcja takiego silnika może być dosyć ciężka. Z Saturnem i Jowiszem, Uranem i Neptunem jest ten problem, że ich atmosfery są zbudowane z bardzo lekkich gazów, dużo lżejszych niż gazy tworzące powietrze na Ziemi, bo głównym gazem w atmosferze Saturna jest wodór. Wodór, czyli najlżejszy gaz, jaki w ogóle możemy mieć, z domieszką helu, który również jest bardzo lekki. Także balon helowy, taki jak możemy dostać na różnych wydarzeniach tu na Ziemi, który pięknie lata i dzieci go uwielbiają, na Saturnie zatonie. Nie poradzimy sobie z lataniem za pomocą tego rodzaju rozwiązań. Możemy jednak użyć sprytnej metody, na którą wpadli już bracia Montgolfier,
stulecia temu, metody takiej, że latają także obiekty, które są napełnione powietrzem, ale rozgrzanym. Rozgrzany wodór może być tym, co uniesie w przyszłości balony w atmosferach Saturna, Urana, może nawet Jowisza. Także prawdopodobnie takie balony typu Montgolfier będą dla nas badały kiedyś atmosfery tych obcych planet. Ale Krzysztof już zapowiedział, że nie tylko Saturn jest tutaj do obejrzenia. Saturn ma ogromne mnóstwo księżyców. Znamy ich już obecnie 82, a jeden z tych księżyców jest szczególnie ciekawy. Jest to olbrzymi Tytan. Tytan, który gdyby był planetą krążącą sobie samodzielnie wokół, gdyby samodzielnie krążył wokół Słońca, to właśnie uznalibyśmy go za planetę, bo jest to glob, który tylko niewiele ustępuje Marsowi swoimi rozmiarami. Jednak krąży wokół Saturna, a nie wokół Słońca bezpośrednio. Tytan jest niezwykle ciekawym obiektem. Skrywają jego powierzchnię chmury i mgły, które nie pozwalają nam jej zobaczyć w świetle widzialnym, tak samo jak w przypadku Wenus. Jednak mamy metody, żeby dostrzec to, co dzieje się na jego powierzchni. Możemy użyć fal radarowych i podczerwieni. W tych chmurach latałoby się doskonale. Tytan jest niestety bardzo zimny. Ma temperatury, które zmierzono na jego powierzchni, to jakieś minus 180 stopni Celsjusza. Ale ciążenie tutaj jest 7 razy mniejsze niż na Ziemi. I pod tymi chmurami kryje się bardzo ciekawy krajobraz, który warto byłoby starannie zbadać. Na przykład w pobliżu biegunów Tytana sonda Cassini, która krążyła dookoła planety Saturn i co jakiś czas przelatywała w pobliżu Tytana, dostrzegła takie ciemne plamy, jak te, które teraz widzicie w pobliżu północnego bieguna u góry naszego obrazu. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce, jakiego podobnego nie znajdziemy nigdzie indziej w Układzie Słonecznym, oprócz Ziemi. Te ciemne plamy to jeziora i morza. Bo jest jeszcze jeden sposób poruszania, jedno miejsce do poruszania, o którym chyba nikt nie wspomniał, a które no na pewno nie nadaje się do tego, żeby latały tam, żeby używać tam pojazdów kołowych, czy pojazdów poruszających się na łazach, czy też nawet z silnikami rakietowymi. Można pływać. Można pływać w zbiornikach cieczy. No to żaden morz by tego nie wytrzymał. Tam minus 180 jest stopni Celsjusza, prawda? No właśnie. Mimo tego są projekty pojazdów, które w przyszłości mogłyby pływać po powierzchni tych tytanowych jezior. Na Tytana wysyłamy także w najbliższej przyszłości, bo już w latach 30. ma dotrzeć do niego kolejna sonda, która będzie badała akurat te suchsze obszary w pobliżu równika. Obszary, które są pokryte wydmami. Tamte wydmy będzie badała sonda Dragonfly, czyli taki ośmiowirnikowy dron. Jednak żeby ta sonda zadziałała, to najpierw trzeba byłoby sprawdzić, czy w ogóle gdzieś będzie działał jakiś dron. No i to się nam, jak okazuje się, udało. No, nie było to proste, ale jednak dzisiaj okazało się, że jest możliwy lot w atmosferze tak rzadkiej jak marsjańska. Wcześniej trzeba było przeprowadzić też test obrotu wirnika, tego Ingenuity, bo tu właśnie już mamy film z Marsa, test obrotu wirnika. No ten wirnik musi się kręcić dość szybko, co najmniej 2300 obrotów na minutę, zamiast 500 obrotów na minutę, jak byłoby to na Ziemi. Więc tutaj jest to duże wyzwanie, żeby coś wzbiło się w atmosferze Marsa, ale jeśli tam się wzbiło, no to tym bardziej na Tytanie będzie to wykonalne. Jeszcze popatrzmy na inne zdjęcie tego właśnie marsjańskiego helikoptera, bohatera dzisiejszego dnia. Zobaczymy też zdjęcie z dzisiaj, które sam sobie wykonał właśnie Ingenuity, przelatując nad Marsem. Tutaj widzimy jego cień i ślady kół łazika Perseverance, który tutaj sobie jeździł właśnie w tym obszarze i właśnie między tymi śladami kół jest cień rzucany przez łazik. To też jest dość ciekawe, że musiał w odpowiednim momencie, żeby ten jego cień było widać,
wystartować, co pozwoliło też łatwiej orientować się podczas tego dzisiejszego lotu. To jest właśnie Ingenuity. No właśnie, historyczny sukces. Pierwszy raz aktywny lot na innej planecie. Balony latają tylko niesione siłą wyporu i miotane przez wiatr. Tutaj na Marsie sami ten wiatr wytwarzamy, sami jesteśmy w stanie się poruszyć, odpychając powietrze od siebie, nawet tak rzadkie jak powietrze marsjańskie. To duży sukces i myślę, że to jest taki też krok ku przyszłości, kiedy na tym Marsie będziemy bardziej obecni, bardziej aktywni i będziemy potrzebowali metod, żeby się po nim przemieszczać. No, dron nie uniesie raczej człowieka, jest na to zbyt lekki i oczywiście musi i tak obracać bardzo szybko tymi śmigłami, jak Krzysztof mówił, żeby w ogóle wzbić się, unieść swój własny ciężar w tej rzadkiej marsjańskiej atmosferze. Ale już jako zwiadowca do badania innych terenów może się przydać. Zobaczmy jeszcze film prezentujący misję w ogóle, łazika Perseverance. Właśnie, zwiadowca dla łazika to też może być, prawda? Bo może dać łazikowi pełniejszy obraz otoczenia, w którym on się znajduje. Choć ten łazik też ma dużo kamer na pokładzie, ma duże koła, ma zasilanie jądrowe. To też o tym nie powiedzieliśmy, ale to jest też bardzo ciekawe, że jest tam izotop plutonu 238. To też ciekawostka, bo przy łaziku Curiosity lądującym w 2012 roku to był inny izotop plutonu, 239, no teraz zastosowano inny. No, ma też ogromne ramię do wiercenia, tutaj może wiercić się w ten łazik w grunt, w skały, badać z czego się one składają, analizować je. No a ten marsjański helikopter jest właśnie wsparciem dla niego. Tutaj widzimy jeszcze wnętrze, jak się prezentuje. Bardzo skomplikowana konstrukcja wielkości samochodu tak naprawdę, więc to nie było też łatwe zbudować taki pojazd, który będzie działał na innej planecie w zupełnie innych warunkach. Tutaj na Marsie nocą temperatury spadają nawet do blisko minus 100 stopni Celsjusza czasami i nie trzeba wcale być w okolicach kołobiegunowych, żeby tak było, więc zarówno ten łazik, jak i ten dron, ten helikopter Ingenuity muszą działać w takich właśnie wymagających warunkach. Ktoś mógłby jeszcze zadać pytanie, skoro Mars ma atmosferę i skoro już wiemy, że może w niej latać taki miniaturowy helikopter, to może jakiś samolot by na Marsie umieścić? No i tak i nie. Znowu, problemem jest to, że ta atmosfera jest bardzo rzadka. Na Ziemi takie warunki, takie ciśnienie atmosferyczne, taką gęstość atmosfery znajdujemy w stratosferze, czyli kilkadziesiąt kilometrów nad powierzchnią naszej planety. Tam samolotów, normalnych samolotów raczej nie spotkamy. Samoloty rejsowe czasem wzbijają się na granicę tejże stratosfery, natomiast ich typowe rejsowe wysokości lotu są znacznie niższe. Na Marsie jeszcze do tego, żeby w ogóle wzbić się w powietrze, bo na Ziemi w końcu ten samolot najpierw musi wzbić się w powietrze w gęstszej atmosferze, a potem dopiero może trafić do tych rzadszych warstw. Żeby wzbić się w powietrze, to ten samolot musiałby wystartować, mając już prędkość bliską prędkości dźwięku. To nie jest zbyt praktyczne, no i od razu można powiedzieć, że takim samolotem praktycznie nie dałoby się manewrować. Także w przyszłości pewnie będziemy po Marsie jeździć, będziemy na Marsa, po Marsie wysyłać rakiety, którymi będziemy się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego. No i cóż, czy jest jeszcze jakaś inna metoda, żeby przemieszczać się po powierzchni ciał niebieskich, planet o niższym ciążeniu, takim jak Mars? Okazuje się, że tak. Można jeszcze skakać. O właśnie, skoro można skakać, to pomyślmy o marsjańskim skoczku, bo jest taki projekt marsjańskiego skoczka, ale są już takie przyrządy, które można nazwać skoczkami, które już skakały po planetoidach, więc może z Marsa zabierzemy was jeszcze
na jakąś planetoidę. Rzućmy okiem na to, bo to ciekawa technologia i absolutnie niezbędna, kiedy bada się ciała, które mają naprawdę słabą grawitację. Na Marsie to ciążenie to mniej więcej 1/3 ziemskiego. Te skoczki, których po lewej stronie widzicie modele, wizualizacje, trafiły na planetoidę Ryugu razem z japońską sondą Hayabusa 2. Te urządzenia w 2018 roku skakały po powierzchni planetoidy i zdjęcie po prawej stronie to rzeczywiście autentyczna fotografia wykonana przez jeden z tych skoczków w trakcie skoku. Ja bym mógł pomyśleć, że to na Ziemi zostało wykonane, prawda? Bo to tak wygląda, jakby to jakieś rumowisko skalne na Ziemi, może gdzieś pod wodą, prawda, na dnie jakiegoś jeziora, a proszę, to jest planetoida i sfotografowano układ skał na planetoidzie. I no to jest jedna z najbardziej skomplikowanych misji i najbardziej nowatorskich, bo dotychczas takich skoczków nie stosowano. Albo się jeździło, albo się latało, albo się orbitowało, a tutaj po planetoidzie sobie skakały. I no, dzisiaj to nawet są przykłady, że jesteśmy w stanie pobrać próbki z planetoid i sprowadzać je na Ziemię. Więc tutaj pierwsza taka duża próba no to była właśnie Hayabusa 1, a Hayabusa 2 to kontynuacja tej eksploracji właśnie. A planetoidy są o tyle ciekawe, że zawierają pierwotny materiał z początków formowania się naszego Układu Słonecznego. Więc z czasów, kiedy powstawał Mars, kiedy powstawała Ziemia, powstawały te planety właśnie z mniejszych odłamków, które łączyły się ze sobą, tworząc coraz większe skupiska i te skupiska się zagęszczały. Materiał ulegał przetopieniu. Jeśli była odpowiednio duża masa, no to mogło utworzyć się jądro, płaszcz, skorupa, czyli to, co nazywamy budową planety skalistej. No a jeżeli skupisko było odpowiednio masywne, to mogło jeszcze naściągać bardzo dużo gazu, głównie wodoru i helu, i stać się gazowym olbrzymem planetą, taką jak Jowisz, Saturn, czymś znacznie masywniejszym od Ziemi czy Marsa. Takie duże obiekty jak planety mają wszystkie całkiem silne ciążenie. Mars z ciążeniem o przyspieszeniu grawitacyjnym równym 1/3 ziemskiego wciąż jest całkiem przyzwoitym miejscem do tego, żeby na nim stać, poruszać się, skakać. Na takiej planetoidzie jak Ryugu ciążenie jest 80 tysięcy razy mniejsze niż na Ziemi. W takim miejscu, jakby ktoś mocno rzucił piłką czy kamieniem, to ona opuściłaby planetoidę, zyskałaby prędkość ucieczki i nigdy nie wróciła na powierzchnię. W takich warunkach nie bardzo da się poruszać za pomocą nóg czy za pomocą kół, ale skakanie to bardzo dobra metoda. Wracamy już na Marsa. Marsa i dostaliśmy wiadomość, że już dołączy do nas za chwilę nasz gość, dr Artur Chmielewski. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Ale właśnie, skoro mowa o Arturze Chmielewskim, to też chciałbym wspomnieć, że niedawno napisał książkę, która no, jest dobrą książką o tych właśnie technikach kosmicznych, o tym, jak eksplorować planetoidy, Marsa, jak nawet dogonić kometę. Jest dobrą książką do polecenia dla dzieci i młodzieży. Jest współautorem właśnie Artur Chmielewski takiej książki. Kosmiczne wyzwania. Czekamy jeszcze chwilę i za chwilę, mamy nadzieję, będziemy mogli już zapytać o to, co się dziś wydarzyło na Marsie właśnie Artura Chmielewskiego. Łączymy się zdalnie, oczywiście. On jest w Stanach Zjednoczonych, my jesteśmy w Polsce, więc tutaj też jest to pewne wyzwanie techniczne. No ale czym jest to wyzwanie w porównaniu do łączenia się z Marsem, prawda? Gdzie sygnał radiowy w jedną stronę leci kilkanaście minut, a czasem nawet pół godziny. A jednak trzeba jakoś tym łazikiem czy dronem sterować, tak żeby on mógł lecieć. Więc jest to na pewno duże wyzwanie. No i właśnie przed nami Mars. Widzimy granicę między światłem a cieniem. Tą granicę nazywamy terminatorem.
Terminator to się kojarzy z Arnoldem Schwarzeneggerem, prawda? No a Arnold Schwarzenegger też ostatnio dopingował helikopter Ingenuity. Leć, mówił. No i poleciał dzisiaj, no posłuchał się. Dzień dobry, Artur się zgłasza, czy widzicie mnie, czy jakoś nie widzicie? Dzień dobry, to zaraz włączymy trzecie okienko, będziemy się widzieć. O, właśnie, jesteśmy. Super. I słyszycie? Witam. Tak, bardzo dobrze, cieszymy się. Mars przed nami, omówiliśmy sposoby poruszania się, powiedzieliśmy o książce, poruszania się w Układzie Słonecznym. No teraz czas na pytania, ale no może najpierw poproszę o krótki komentarz do tego, co dzisiaj się wydarzyło, jaka jest ranga tego wydarzenia, tych testów. No więc co się wydarzyło? Chcieliśmy lecieć 2 godziny, ale Marsjanin nas za nogi ciągnął ten helikopter i ściągnął w dół. Psiakoś, no. To nie działa na Marsie, prawda? Na kładkę całej prasy na świecie, nie? Nie, no jesteśmy szczęśliwi, dlatego że no, wiele razy lataliśmy tym helikopterem, no nie wiem, może 200 razy, prawda, ale to wszystko było w komorze próżniowej i dobrze, i to wszystko była kwestia obliczeń, jak to będzie naprawdę na Marsie, także jesteśmy szczęśliwi, że się wszystko udało. No właśnie, i już mamy pytania chociażby od uczniów z YouTube'a, Bartosz Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach pyta, jak naukowcy zamierzają wykorzystać te informacje zgromadzone przez marsjański helikopter i jak to się może przydać w dalszym podboju kosmosu. Świetne pytanie, genialne pytanie. No, akurat się tak składa, że dyrektor JPL, to jest Jet Propulsion Laboratory, to jest nasze centrum NASA lotów bezzałogowych, gdzie ja pracuję tutaj w Kalifornii, powierzył mi robotę, żeby wykombinować, jaka jest ta następna misja, jeżeli ta misja się udała, prawda? Bo ten helikopter to tylko jest test, tak? Tutaj tylko testujemy technologię, w ogóle no, sprawdzamy, czy można latać, prawda? To nie można tak zrobić, że Wright Brothers, prawda, bracia Wright w 1903 roku, oni od razu nie dostali polecenia z United Airlines, prawda, czy z Qatar Airlines, żeby zbudować loty po całym świecie, tylko najpierw to trzeba przetestować, czy to w ogóle wszystko działa, prawda? I to właśnie to był ten pierwszy lot. Teraz będziemy pracowali, już pracujemy zresztą nad następnym helikopterem na Marsa i co on mógłby zrobić. A co myślicie, taki helikopter mógłby zrobić na Marsie? No ja kiedyś zaproponowałem, że można by zbadać Dolinę Marinerów na przykład. To byłoby duże wyzwanie, ale no, łazik by się do tego nie nadawał, prawda? A helikopter pewnie można by o tym myśleć. No właśnie, to bardzo, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie. Po prostu trzeba wykorzystać helikopter do lecenia tam, do zrobienia tego wszystkiego, czego nie można zrobić przez łazik, i do zrobienia tego, co nie można zrobić przez lądownik i do zrobienia tego, co nie możemy zobaczyć z orbity, prawda? No więc jakie to są rzeczy? No na orbicie możemy się dostać prawie wszędzie, prawda? Tylko, że lecimy wysoko, kilkaset kilometrów ponad powierzchnią, prawda? W związku z tym rozdzielność tego jest słaba. Tak jak lecimy w samolocie, prawda? No to widzimy domy, nawet możemy zobaczyć, jak samolotem lecimy, prawda, to widzimy domy, możemy nawet samochody zobaczyć, ale kogoś od indywidualnych ludzi już nie rozpoznamy, prawda. Tak samo jest z orbity. No więc trzeba dolecieć do miejsc, gdzie chcemy mieć większą rozdzielczość, gdzie chcemy wszystko zobaczyć z bliska, prawda, ale łazik tam się nie może dostać. Więc na przykład tak Dolina, Valles Marineris, tak jak powiedziałeś, są nawet, prawda, jamy, są jaskinie na Marsie, więc można wlecieć do takiej jaskini, co było też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o te jaskinie, to jest to, że no, nie ma dobrej ochrony przed promieniowaniem na Marsie, także jak ludzie by wylądowali na Marsie, to nie wiem, czy do takiej jaskini nie byłoby się dobrze schować, prawda, żeby nie dotarło do ciebie promieniowanie. Inne rzeczy to są takie, że prawda, jak ten łazik
No ile on tam, nie pamiętam w tej chwili, ile on tam kilometrów na przykład Curiosity w ostatnie 9 lat przejechało, ale to było coś, ja nie wiem, coś z 10 kilometrów, prawda? Nie, no może 20 albo 25. No to jest ciągle mało, to jest ciągle ta sama okolica, prawda? Jak jesteś na Mazurach i przejedziesz 20 kilometrów w tą i w tamtą, to ciągle widzisz tego samego jeziora, nie zdajesz sobie sprawy, że jest Bałtyk. Nie zdajesz sobie, że jest Ocean Spokojny. Nie zdajesz sobie sprawy, że jest Mount Everest. Z tym helikopterem to, no to pozwala nam przelecieć setki kilometrów, prawda? I porównać na przykład geologię w jednym miejscu do geologii w drugiej. Możemy wylądować na pustyni, a dolecieć do czapy lodowej. Tego typu rzeczy są bardzo ciekawe. No właśnie, a to wszystko zależy od żywotności działania takiego helikoptera i o to też mamy pytanie od Kuby z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To jest pytanie z puli, która napłynęła mailem. Na jak długo przewidziana jest żywotność działania tego właśnie helikoptera Ingenuity i ile zdjęć będzie w stanie wykonać? No więc właśnie, więc co jest bardzo ciekawe, może smutne, ale prawdziwe, że żywotność helikoptera byłaby bardzo duża. To znaczy żywotność, mogę wam powiedzieć, będzie tak długa, jak, prawda, dopóki te panele słoneczne na jego szczycie, na jego górze nie zostaną zasypane, prawda, piachem i nie przestaną działać, bo jak, prawda, tam są burze takie pyłowe, jak ten pył osiada na panelach słonecznych, to panele zaczynają gorzej działać, tak? Jak przestają dobrze ładować akumulator, to akumulator nie dostarcza energii do grzejników w nocy, a na Marsie jest do minus 100 stopni w nocy. Także niestety ten helikopter zamarza. To jest taka śmierć helikoptera, tak samo jest taka śmierć łazika. Każdego urządzenia, które wysłaliśmy na Marsa, no nie Perseverance, nie Curiosity, bo one mają reaktory nuklearne, które działają dłużej, prawda? Połowa życia takiego jest 80 chyba 6 lat plutonu, prawda? No ale w ten sposób, ale czy on będzie tak długo działał, no to może być 1000 cykli, może być 1000 dni, prawda? By się powiedziało, zanim te akumulatory wysiądą, szczególnie jak on lata, to może trochę tego kurzu spadnie z tych z paneli słonecznych. Nie wiemy o tym, bo lecimy pierwszy raz. Nie wiemy, ile tego pyłu, kurzu tam jest, ile tego piasku, co się stanie. Nie wiemy, bo był pierwszy lot. Ale co? Niestety jest taka sytuacja, że my musimy się komunikować z łazikiem. Tak? Wszystkie dane z helikoptera idą do łazika, z łazika idą w górę na orbitę do RSC albo Mars MRO, Mars Reconnaissance Observer, i potem idą do anteny na Ziemi, które są w trzech miejscach, i stamtąd idą do JPL i stamtąd idą na, prawda, na YouTube. I tak to je widzicie. To jest długa droga. Więc, ale o co chodzi? Żeby odpowiedzieć ci na pytanie, bardzo dobre pytanie z Gliwic, no to jest tam wiele instrumentów na tym łaziku i ci naukowcy, którzy mają te instrumenty, już się niepokoją, że nasz helikopter za dużo zabiera czasu, prawda? To jest tak, jak na przykład jest jeden telewizor w domu, prawda? I jest jeden pilot, no i ty sobie oglądasz Piasta Gliwice mecz ligowy, ale mama i tata chcą już oglądać coś innego, bo wchodzi serial. A twój brat chce używać telewizor, żeby grać w Minecraft. I oni ci powiedzą, koniec, mecz się skończył, przerzucamy kanał. A ty mówisz, nie, jest jeszcze dogrywka, nie oglądamy dogrywki. No tak samo jest niestety z tymi instrumentami. Dostaliśmy 30 dni na lot helikoptera i mamy tylko tyle dni. Już żeśmy zużyli 15 chyba coś tych dni, także mamy jeszcze 2 tygodnie, no i będziemy robili jeszcze dalsze próby. Pytanie też z Krakowa od Helenki, klasa 6, szkoła imienia Lema. Właśnie mamy rok Lema, więc warto o nim wspomnieć, stulecie urodzin wielkiego pisarza. Czy ten helikopter jest pilotowany z ziemi, czy z łazika? Takie pytanie. No więc on jest niepilotowany ani z ziemi, ani z łazika. Helenka, dobre pytanie.
Więc on sam się pilotuje. Dlatego, że on jest tak. W tej chwili, jak ja powiem na przykład helikopterowi, wyślę instrukcję z konsoli w JPL, prawda? To helikopter dostanie ją za chyba dzisiaj za coś 16 minut i 5 sekund. Tak? Czyli to jest tak, jak ja bym ci Helenka powiedział, Helenka, a wiesz co? To może byś wyszła na zewnątrz swojego domu. Tak? Ty dostaniesz tą instrukcję za 16 minut. Wychodzisz z domu, a tam jest, powiedzmy, potworna zima i śnieg. W związku z tym za 16 minut od ciebie dostaję z kamerki twój obrazek, że jest straszna zima i śnieg, a ty wyszłaś w piżamie. Więc ja ci mówię, nie, wchodź z powrotem, tak? Do domu. A ta instrukcja do ciebie dostaniesz ją za ile? 16 minut. Także w ten sposób nie można działać, prawda? Także co się robi? Najpierw się przesyła Ingenuity ten program. Masz zrobić to, tak jak teraz. Lecisz na 3 metry. Jak ten LiDAR, ten instrument zobaczy, że doszedłeś do 3 metrów, stań. Wiruj przez 30 sekund. Jak ten stoper powiedział komputerowy, że już 30 minut upłynęło, zacznij lądować, prawda? Ale jest trochę w tym mózgu tego Ingenuity, bo on robi te biało-czarne zdjęcia i wie, gdzie ląduje, żeby nie wylądował na jakimś głazie, jak go wiatr zniósł, a widzieliście trochę, że on tam się trząsł ze względu na wiatr, prawda? No i on wtedy wybiera sobie to miejsce i ląduje na tym. No, jest też pytanie o zasilanie z Facebooka. Jakub Dąbrowski pyta, czy rozważali Państwo użycie RTG do zasilania tego typu dronów? Tak jest. No, bardzo dobre pytanie. RTGs, Radioisotope Thermoelectric Generators. Muszę Wam powiedzieć, że pracowałem nad nimi dla misji Galileo i dla misji Cassini i dla pierwszego łazika. Więc to jest tak. Jeżeli możemy używać zasilanie słoneczne, to używamy zasilanie słoneczne. Dlaczego? Z wielu powodów. Jeden powód to jest koszt. Te RTG są potwornie drogie. Taki na przykład RTG dla łazika Perseverance, no to kosztuje, ja wiem, może 70 milionów dolarów. Tak? To jest strasznie drogo. To jest drożej niż cały helikopter. Drugi powód, dla którego nie użyjemy RTG, dlatego, że one, nie można ich zbudować każdego rozmiaru. Jest fabryka, która produkuje te takie cegły z plutonem w środku, prawda, które się rozgrzewają i one rozgrzewają tam takie systemy, które się nazywają thermoelectrics, termoelektryczne chyba po polsku, i to dostarcza elektryczność. I one, tak jak cegły, nie można sobie powiedzieć, o, ta cegła jest za duża, pójść do sklepu, ja to chciałbym cegłę, która jest taka mała, prawda? Nie sprzedadzą ci. Tak samo my nie robimy tych cegieł w różnych rozmiarach i to determinuje rozmiar tego RTG, który byłby większy niż cały helikopter. W przyszłości, jak będziemy latali ogromnymi helikopterami, co też planujemy, no to może właśnie takie zasilanie mogłoby być dobre. Świetne pytanie. Pytanie z Krakowa, Szymon Synowiec, klasa 8, szkoła podstawowa ojców PR-ów. Czemu została wybrana starsza konstrukcja typu helikopter, a nie stabilniejsza typu dron, którą też łatwiej serwisować, bo przecież może na kilku śmigłach się podnieść? Świetne pytania. Ja widzę, że te pytania są świetne w ogóle. Bardzo dużo wszyscy się zastanawiają nad tym. Mam nadzieję, że polski program kosmiczny pójdzie całą parą i będziecie mogli wszyscy nad nim pracować, bo jak będzie polska NASA, czyli może, ja nie wiem, czy to będzie Polsa, czy jeszcze większa agencja, no to wykombinujecie wszystkie lepsze rzeczy, niż my wykombinowaliśmy. Więc tak, więc ten helikopter, który ja planuję, to będzie właśnie dronem. Ten jest malutki, z jednym śmigłem, to śmigło, no nie jest takie malutkie, jest prawie wzrostu człowieka, bo jest 1,2 120 cm, tak? Ale następny helikopter będzie rzeczywiście dronem i to dużym dronem wielkości może samochodu małego i on będzie miał 6 tych śmigieł, prawda? Także będzie 6
tych śmigieł wielkości tego śmigła, które teraz testujemy. Czyli testujemy to śmigło, a potem go użyjemy, kilka ich, w dronie, który będzie leciał na Marsa. To jeszcze pytanie też z Krakowa. Iron, klasa czwarta. Jaki jest cel stosowania helikoptera w atmosferze Marsa? Poza tymi celami, o których już powiedzieliśmy. No więc tak, więc możemy po prostu, helikopter lata szybciej niż Perseverance, niż łazik, dalej może dolecieć, może sobie lecieć, prawda, kilka kilometrów, usiąść, naładować się, lecieć dalej. Tak to może robić, aż się nie skończy cykl baterii. Te baterie, no, tak jak wiemy, prawda, w telefonach, w komórkach, po pewnym czasie one siadają. Także to nie jest nieskończoność, ale długo. Możemy latać no, rok, czasami, w zależności gdzie. Wszystko zależy od temperatury i od tego pyłku, prawda? Ale co jest na przykład fascynujące? Możemy podlatywać do zboczy. Na przykład jak jest zbocze tutaj, prawda, jest, albo jest krater, jest takie zbocze dosyć pełne skał i dosyć pod dużym kątem, no to już łazik gdzieś się zatrzyma tutaj, daleko od tego zbocza. A na niektórych zboczach są fascynujące rzeczy, na przykład niektórych zamarza woda, a potem w lecie robi się ciekła i zaczyna spływać. Bardzo byśmy chcieli być blisko tej wody, dlatego że NASA zawsze jest zafascynowana wodą w stanie ciekłym, bo woda, co jeszcze jest potrzebne do życia? Energia, tak? No i odpowiednia chemia, my jesteśmy odpowiednią chemią, prawda? Czyli jesteśmy, te związki węgla muszą być dostępne i może jak są te trzy składniki, to może się wytworzyć życie. To były też pytania, na które już częściowo została udzielona odpowiedź, jak właściwie, ile będzie latał, prawda? Jaki czas spędzi nad Ziemią, czy właściwie nad Marsem? To pytanie ze szkoły z Czeladzi, Piotr Lorenz. No właśnie, ile on może tak maksymalnie wytrzymać, ten Ingenuity? No czy naukowców tak jak łaziki czasami? No więc tak. I jeżeli chodzi o Ingenuity, to Ingenuity dostanie te swoje 30 dni i połączenie z Ingenuity się skończy. Tak? Nie będziemy wiedzieli, co się dzieje. Tak jak w tej chwili był taki łazik kiedyś malutki, pierwszy łazik, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, czy ktoś pamięta, się nazywał Sojourner. Malutki taki łazik, wyglądał jak miniaturka, prawda, tych przyszłych łazików. No ale to był pierwszy i to był też test. Ten łazik nie miał nic, nie liczyliśmy na niego, że on przeżyje coś i będzie robił jakieś odkrycia. Zrobi. Ale on bardzo długo działał i może działa do tej pory, tylko po prostu no, nie komunikujemy się z nim. Także ktoś kiedyś powiedział, że on jest biedny jak jakiś zagubiony pies na Marsie, ale ja nie używam tego, bo raz ktoś powiedział, że Sojourner jest jak zagubiony pies na Marsie i dostaliśmy 30 tysięcy e-maili, żeby Sojourner znowu znaleźć i żeby biedaczek się nie błąkał po Marsie i się skontaktować z nim. Także NASA powiedziała, nie używaj tego słowa, zgubiony pies. Także pamiętajcie, nie użyłem słowa zgubiony pies. No ale w filmie Marsjanin się pojawił, prawda? I tam został przez tego astronauta nieszczęsnego odnaleziony. Więc w filmach science fiction jednak wracają te rzeczy, które wcześniej były jak najbardziej science. A wiesz, co najbardziej nas rozśmieszyło w tej scenie, jak Matt Damon odkopał ten łazik, Sojourner, że on odkopał go, podniósł go i przycisnął guzik, żeby go włączyć. Pamiętacie taką scenę? No my żeśmy się śmieli z tego. Takiego guzika na czymś takim nie ma, bo oszczędza się na każdym gramie, prawda? Jeden kilogram, żeby wysłać na Marsa, kosztuje $1,000,000. $1,000,000 za kilogram, tak? Także każdy gram się liczy, tak? To po co wstawiać guzik? My nigdy byśmy nie przypuszczali, że jakikolwiek astronauta użyje. Żeby mieć guzik, to trzeba mieć rękę. Żeby była ręka, to musi być astronauta. No to wiesz, no nie budujemy nic takiego, żeby za 30 lat jakiś astronauta, no tam może 15, żeby na Marsie sobie go odkopał i przycisnął guzik. No właśnie, ale jeśli już takie drogie jest wysyłanie czegokolwiek na Marsa, no to trzeba utrzymać odpowiednią temperaturę. I o to właśnie pyta Mateusz z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w
Gliwicach. Jaka właściwie temperatura minimalna musi być utrzymywana wewnątrz obudowy części elektronicznej tego helikoptera? No tak, każda elektronika niestety działa w pełnym, zasięgu temperatur, tak? Więc zwykle te temperatury to są mniej więcej od minus 55 stopni Celsjusza, gdzieś tak, ja wiem, 65 stopni Celsjusza. Także w tej temperaturze trzeba się utrzymać. No i to jest jedną z rzeczy, którą ten Ingenuity, ten helikopterek robi sam, no bo tak jak mówiłem wam, 16 minut, nie możemy mu mówić, o, jesteś za zimny, włącz ogrzewanie, bo wtedy już jest za późno. Także co robimy, to no, jest tam termostat, jak w pokoju, i ten termostat, jak ta temperatura zapada, opada za nisko, no to włączamy go. Jest tam, jak widzicie, cała folia przykrywa ten system, żeby utrzymać to ciepło w środku jak najbardziej, ale to jest najważniejsza właśnie funkcja. No i chyba no, temperatura spada tam do minus 100 stopni na Marsie, ale my musimy tak mniej więcej, no na pewno nie niżej niż minus 50, żeby on spadał, a tak naprawdę to chcemy, żeby była zwykle temperatura pokojowa, bo w takich warunkach się wszystkie, prawda, komponenty elektryczne, elektroniczne testuje. Jeszcze jest ciekawe pytanie o tak zwane diabełki pyłowe, czyli to, co już łaziki rejestrowały. Na czym polega to zagrożenie? Dla łazika, nie tylko dla drona. O to pyta Barbara Pniak, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach. No więc właśnie, Gliwice dobre pytania zadają, widzę. Dzisiaj. Bardzo dobre pytanie, więc tak. Nie tylko Gliwice, to z innych też mamy, ale dużo jest dobrych pytań. Tam przebuje, no świetnie. Więc tak, jak wysyłaliśmy poprzednią serię łazików, to był Spirit i Opportunity, tak zwane, my go nie nazywaliśmy Mars Exploration Rovers, to te dwa łaziki były zasilane poprzez baterie słoneczne, tak? Curiosity i Perseverance jest zasilane przez RTG, czyli generatory nuklearne. Także i generatory nuklearne, te tak zwane Dust Devil, czyli jak wy po polsku mówicie, diabełki jakie? Diabełki pyłowe po naszemu. Pyłowe, diabełki pyłowe? Pyłowe. Tak. Więc te diabełki pyłowe, okazało się, że pomogły strasznie tym dwóm łazikom, bo one czyściły właśnie te akumulatory słoneczne, tak? Panele słoneczne. Myśleliśmy, że te łaziki będą działały 90 dni, a potem się zgromadzi tyle tego pyłu, że one przestaną działać i łaziki zamarzną. Okazało się, że te Dust Devils, te małe tornada czyszczą pięknie te panele słoneczne. No więc, czy pomogłyby Ingenuity? No niestety Ingenuity waży 2 kilogramy. Także taki jakby przyszedł tam ten właśnie takie małe tornado, to by go gdzieś tam zawirowało, on by się pewnie przewrócił, prawda? Więc to jest to niebezpieczeństwo. Pytanie też o to właśnie, z czego się składa Ingenuity. Wiktor ze szkoły podstawowej numer 3 w Puławach. Z jakich materiałów jest zbudowany ten helikopter i jakie jest jego główne zadanie oraz zadania dodatkowe? Jaką prędkość jest w stanie uzyskać? To kilka pytań było. No więc tak, ciekawe z tą prędkością. Powinienem to wiedzieć, ale nie mogę sobie przypomnieć, jaka jest ta maksymalna prędkość, dlatego że my raczej nie interesujemy się w tej chwili maksymalną prędkością i ciężko było ją zbadać z tego powodu, że wszystkie testy robiliśmy w komorze próżniowej, a ta komora próżniowa jest coś 4 metry na 15 metrów, tak? 15 wysoka i 4 szeroka. Także ciężko jest zlecieć bardzo szybko, bo ten lot w teście trwa, prawda, tylko sekundę. Ale co? No, z czego jest zbudowany? No, najważniejsze są dla nas te śmigła, prawda? Bo śmigła są jak najlżejsze i muszą być bardzo sztywne. Śmigła helikopteru na ziemi nie są takie sztywne, dlatego że jest ważne chyba, żeby helikopter nie drgał, prawda? Żeby te drgania z powietrza nie przechodziły na cały helikopter, także jak te płaty
się gną, no to one absorbują drgania i to chyba jest lepsze dla helikopterów, które się buduje na Ziemi. Nasz helikopter to nie może mieć żadnych drgań, tam jest nie taka gęsta atmosfera jak na Ziemi, czyli tylko 1%, 1/100, także nie będzie tylu drgań, bo, no bo jest prawie próżnia, prawda? Także te płaty mamy, żeby wibracje, żeby one były jak najbardziej sztywne i żeby nie było tego ruchu, przy których, prawda, by całe engineering mogło być niestabilne. Mamy ta folia, która się nazywa, nie wiem jak to się nazywa w polsku, ale to po angielsku nazywa się Mylar. To jest folia, którą na wszystkich statkach kosmicznych używamy i ona jest do tego zrobiona, żeby było, to jest jej, dużo jest jej warstw, prawda, między nimi jest próżnia i to powoduje, żeby nie uciekało ciepło ze środka engineering. Tam w tym środku, w tym pudełku, które wygląda jak złote pudełko, prawda, pod śmigłem, są wszystkie rzeczy. Tam jest komputer, tam są 5 mikroprocesorów, jeden jest do interpretacji danych, do interpretacji zdjęć, do przesyłania, do Perseverance, do łączenia się, ale też są dwie pary po dwa, czyli chyba 4 mikroprocesory, które kontrolują lot. I tam są też oczywiście akumulatory, no i jest cała elektronika, prawda, jest w środku. No tu jeszcze włączyliśmy taki krótki filmik pokazujący test obrotu tych śmigieł właśnie, więc tak to właśnie wyglądało, zanim wystartował. Takie nóżki, na których był podparty. Musiał oczywiście wcześniej oddzielić się od łazika. No a tymczasem, jeżeli mamy wrócić do pytań, to jeszcze jest kwestia, czy mógłby taki helikopter polecieć na przykład nad Olympus Mons? Czy to, no tutaj mi się osobiście wydaje, że jest za rzadka atmosfera i za trudne to by było, bo to jednak to nie jest jakieś zagłębienie w terenie, tylko wzniesienie wyraźne, prawda? I czy mógłby badać tam geologicznie i od strony wulkanizmu? Bardzo dobre pytanie i też bardzo dobrą dałeś odpowiedź. Wszyscy powinniście w NASA pracować, kurczę pióro, nie ja. Zresztą kurczę pióro to jest powiedzenie mojego taty, babcia Chmiela. Nie wiem, czy ktoś czytał tytuł Sarunka i Otomka. Tata zawsze mówił, kurczę pióro. Więc rzeczywiście jest bardzo rzadkie to powietrze na Marsie. No im wyżej się idzie w górę, tym jest jeszcze bardziej rzadkie, prawda? To jest ciężko. Olympus Mons, ile on jest? 2 razy tak wysoki jak Mount Everest? To on jest dosyć wysoki. Nawet 3 razy. Zależy od skąd mierzyć, ale tak podaje się około 27 kilometrów, także no, to już jest jakaś istotna wysokość, biorąc pod uwagę to, jak rozrzedzona jest marsjańska atmosfera, prawda? Więc najgęstsza jest przy powierzchni, a potem coraz trudniej, że tak powiem, manewrować. No więc my, nie tylko chodzi o przelot nad Olympus Mons, bo akurat Olympus Mons sam, no możemy go zobaczyć, prawda, z orbity, no i go nawet nieźle zbadać, prawda? A my chcemy latać tym helikopterem tam, gdzie naukowcy są czymś bardzo zainteresowani, jest coś nowego, prawda? Szukamy życia na Marsie, życia na Marsie, na Olympus Mons nie będzie, tak? Czy są tam jakieś bardzo ciekawe formacje geologiczne? Niekoniecznie, tak? Także chcemy latać tam, gdzie jest coś bardzo ciekawego dla naukowców. Szczególnie tam, gdzie była woda. Ale z orbity dużo widać, prawda? Także to jest bardzo ciekawe. Gdzie były właśnie, są skały, gdzie tam jest, było kiedyś błoto, gdzie było, prawda, gdzie były jeziora, gdzie było, rzeka wpadała, gdzie przynosiła jakieś odżywki, prawda, gdzie mogły te bakterie się rozwinąć. To jest ciekawe. Ciekawe jest dla nas, jeżeli będziemy lecieli wysoko, a myślę, że no, kiedyś chyba ktoś robił obliczenie, że możemy dolecieć do kilometra powyżej, tak, no nie tam... Ile powiedziałeś, że to jest 3 razy? 27 kilometrów. No tak, nie, to jest bardzo ciężko, ale na pewno kilometr, może 2 kilometry. Gdybyśmy dostali więcej czasu od Perseverance, to byśmy zrobili te wszystkie maksymalne testy, prawda? Bo na końcu
jak już wszystko żeśmy zobaczyli to, co chcieliśmy sprawdzić, no to można robić takie rzeczy, które spowodują to, że ten helikopter, no coś się z nim stanie złego, tak? Nie przetrwa. Czyli możemy próbować, jak możemy najwyżej wylecieć. Jak najszybciej możemy lecieć, prawda? Jak najszybciej naładować akumulator. Możemy robić ryzykowne rzeczy, bo w tej chwili robimy jak najbardziej bezpieczne rzeczy, prawda? No to jest tak. Tak, żeby tutaj jeszcze dobrze dać wyobrażenie o tym, jak wysoki jest to Olympus i jakie są tego konsekwencje, no to takie typowe ciśnienie przy powierzchni Ziemi to jest jakieś 100 tysięcy paskali, 1000 hektopaskali, jeżeli wolicie takie meteorologiczne porównania. Na szczycie Mount Everestu to już tylko 32 tysiące paskali, czyli mniej więcej 1/3 tego, co było przy powierzchni Ziemi. Dlatego trzeba brać ze sobą tlen, bo tam już się normalnie nie da oddychać. Na Olympusie z kolei ciśnienie to tylko 12% średniego ciśnienia przy powierzchni Marsa, a ciśnienie przy powierzchni Marsa to, uwaga, 600 paskali. No tak. Po tych tysiącach, które były tutaj na Ziemi. Więc tam na szczycie Olympusa, gdzie jest tylko kilkadziesiąt paskali, to jest już właściwie dobra próżnia. No tak. Świetne statystyki, Piotrek. Chyba bardzo dobre porównanie. Bardzo tak, to dobrze daje do zrozumienia, co się dzieje. A jeszcze wracając do Ingenuity, jest pytanie znowu z Gliwic, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej od Zofii. Właśnie maksymalna wysokość lotu wiropłatu Ingenuity wynosi zaledwie lub aż, biorąc pod uwagę warunki panujące na Marsie, 5 metrów. Skąd wzięła się akurat taka wysokość? Czy wyżej ze względu na cel akurat tej misji po prostu nie opłaca się lecieć? To jest bardzo ciekawe pytanie znowu. Więc i bardzo jest dziwna odpowiedź na niego, prawda? Dlatego on leci tylko na 5, będzie leciał. No do tej pory doleciał chyba coś 33 metry, coś tam 20 czy 30 centymetrów, tak? Że te 5 metrów jest maksimum. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasz test. To nie jest misja naukowa, to nie jest misja taka, gdzie będziemy chcieli ją latać. Tutaj tylko chodziło głównie o tym, jak stabilny będzie ten helikopter, czy się wzniesie w ogóle, czy nasze modelowanie komputerowe na Ziemi zgadza się z tym, co widzimy na Marsie, jakie są wiatry, bo tych wiatrów nie możemy symulować w komorze próżniowej, prawda? Wszystko jest stabilne, bo to jest w komorze, wyobraźcie sobie, tak? Jak jesteś w pokoju, to i masz opuszczone zasłony, nie widzisz, jak się drzewa gną, to nie wiesz, czy jest wiatr na zewnątrz, czy nie i co on robi, prawda? Tak samo jest problem u nas w tej komorze próżniowej, nie można symulować wiatru. Więc to wszystkie testy, które robimy, to są właśnie, żeby sprawdzić, jak ten helikopter zachowuje się na Marsie, bo tego nigdy nie wiedzieliśmy, prawda? Możecie się uczyć hiszpańskiego i dostawać same piątki czy szóstki w szkole, ale jak nie polecicie do Meksyku czy Hiszpanii, to naprawdę nie wiecie, jak się posługiwać tym językiem, prawda? I jacy dobrzy jesteście. A zwykle odpowiedź jest: o Jezu, ci Hiszpanie tak szybko mówią, nic nie rozumiem, ale dostałeś same szóstki z hiszpańskiego w szkole, prawda? No więc my jesteśmy w takiej samej sytuacji. Ale dlaczego on leci na 5 metrów? Dlatego, że ponieważ żeby nie było tam, nie było to drogie, ten Ingenuity, jak to dużo pieniędzy kosztował, to dawaliśmy mu dosyć tanie części były. Jedna z tych części to jest ten właśnie LiDAR, Laser Altimeter, i on bardzo dobrze działa do 5 metrów. Powyżej on już tak dobrze nie działa. Także chcielibyśmy, żeby, prawda, żeby cały czas był, wiedział na jakiej wysokości nad powierzchnią leci i ta część, ten sensor, który czuje Ziemię cały czas, działa na 5 metrów i dlatego mamy te 5 metrów. Porozmawialiśmy o wysokości, to porozmawiajmy teraz o odległości wzdłuż powierzchni Marsa do przebycia. To jest pytanie z Czeladzi, Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Marii Konopnickiej od Mariusza. Jaką drogę ma przebyć nad powierzchnią Marsa? No na razie dzisiaj polecieliśmy na 3 metry i to wszystko, żeśmy się tylko trzymali na 3 metrach 30 sekund. A dlaczego? Dlatego właśnie znowu, że go testowaliśmy na Ziemi,
tej komorze próżniowej, tak? To jest ogromny baniak taki, który odpompowujemy z niego powietrze, tak? I żeby był ten 1% tej atmosfery, prawda? 1/100. No i on jest w szerokości, prawda? On jest w szerokości tam 4 metrów, wysokości coś 15, tak? No i na razie te wszystkie testy, co robiliśmy, to lecieliśmy na 3 metry i spadali. 3 metry, zjeżdżali. Czyli pionowo w górę, tak. I pionowo w dół. A planujecie loty poziomo? Tak. No więc jeden z lotów, nie wiem, czy to będzie jutro, może jutro będzie na 5 metrów lot i nie wiem, będzie chyba się obracał. Nie, te wszystkie rzeczy są decydowane w tej chwili. Nie ma takich naprawdę solidnych planów zrobionych, dlatego że musimy najpierw zobaczyć, co się dzisiaj stało, żeby wiedzieć, co trzeba przetestować jutro, tak? Ale jeden z tych końcowych testów to jest przelecenie, no tak, na 120 metrów, to jest no, długość boiska piłkarskiego, prawda? To będzie mniej więcej maksimum podczas tych testów. Chcielibyśmy lecieć jak najdalej, prawda? Ale no to już chyba na to nie starczy czasu, bo Perseverance będzie chciało robić swoje rzeczy. Poza tym to jest trochę trudniej komunikować się, no tam chyba, nie wiem, może kilometr z daleka byśmy mogli się komunikować, ale chcielibyśmy przetestować, jak długo na przykład nam starcza bateria, żeby lecieć. No i to myślę, że jest częściowa odpowiedź też na inne pytanie z Gliwic, co da nam lot wiropłata, oprócz informacji, jak przebiega i czy w ogóle jest możliwy, pyta Maciej z Akademickiego Liceum Politechniki Śląskiej. No właśnie, więc sprawdzamy, czy to jest możliwe, sprawdzamy to wszystko, co robiliśmy, symulacje u nas na Ziemi, czy one się zgadzają z prawdziwym Marsem, bo często rzeczy się nie zgadzają, na przykład myśleliśmy, że koła przy Curiosity będą działały przez setki kilometrów. Okazuje się, że na przykład skały na Marsie są o tyle bardziej szpiczaste i ostre, że pocharatały nam te strasznie te koła. Także czasami to jest zupełnie inaczej niż nam się wydaje. No właśnie, i czasami trzeba mieć właśnie plan awaryjny. I o plan awaryjny pyta Maja z Puław, ze Szkoły Podstawowej nr 3. Czy inżynierowie NASA przewidzieli plan awaryjny, gdyby się nie udało Ingenuity wznieść na tą wysokość 3 metrów? Co jak wiemy się udało, ale czy mieliście jakiś plan awaryjny? Świetne pytanie i ja myślę, że jak się nazywała ta osoba, co zadała pytanie? Maja Kramek. Z Maria? Puław. Maria? Maria, jesteś potencjalną osobą, która moją pracę dostanie w przyszłości, dlatego że jako tak zwany project manager, czyli kierownik misji, głównym zadaniem w NASA kierownika misji to jest, żeby ustalał wszystkie plany awaryjne. Bo jak się coś złego wydarzy, to jest za późno zwykle, żeby cokolwiek ingerować. Więc te plany awaryjne muszą być zrobione. Co taki człowiek jak ja cały czas się martwi. Co może nawalić i co można zrobić, żeby nie nawaliło? Jakie testy zrobić? Wiecie, wszystko może nawalić. To jest tak jak, prawda, jak się, nie wiem, jaki sport lubicie. Ja lubię tenisa, prawda? Więc no, trzeba się jak najlepiej przygotować, ale trzeba być w kondycji. Trzeba umieć uderzyć forehand. No to trzeba może uderzyć 100 tysięcy forehandów. Trzeba uderzyć 100 tysięcy backhandów. Smeczów. Trzeba, prawda, wyspać się, trzeba dobrze jeść, trzeba trenować z różnymi partnerami. Nie ma na to czasu w życiu, czyli trzeba zrobić te najważniejsze rzeczy, prawda? Nie wiem, czy tenis jest sportem, który lubicie, ale tak w każdym sporcie jest i w każdej dziedzinie życia. Nie ma czasu na wszystko. W związku z tym trzeba zrobić najważniejsze rzeczy albo te, które mogą się zdarzyć, które są najbardziej prawdopodobne, tak? No więc zawsze są plany awaryjne w NASA. To jest podstawowa rzecz pracy nad jakimkolwiek statkiem kosmicznym i nawet jeżeli zauważyliście, jeżeli sobie zobaczycie na żywo lot Ingenuity na YouTube, to zobaczycie, że kierowniczka tego lotu, Mimi Ong, a jak Ingenuity się wzniósł i potem wylądował, to wzięła kartkę i podarła ją. Wiecie, co to było? To było nawet awaryjna przemowa, gdybyś coś nawaliło.
Ona miała swoje napisane notatki, co powie, jak się udało, ale też miała notatki, co powie, gdyby się nie udało, prawda? Także zawsze my o tym myślimy i to jest bardzo dobra rzecz, żeby myśleć o planie awaryjnym. Pytanie od, myślę, że jednego z najmłodszych naszych widzów czy uczniów, których nauczyciele wysłali pytania. Co jeśli odkryłby życie tenże łazik lub dron? To o to pyta, jak zadziałałby helikopter, jeśli spotka życie marsjańskie? Czy zbiera coś do próbnika, czy fotografuje tylko? Pytanie od Kacpra, klasa trzecia, szkoła podstawowa numer 45 w Krakowie. Bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawe. No więc do tej pory jeszcze chyba nie dostaliśmy filmiku z Ingenuity, bo to dużo zabiera czasu. Dostaliśmy podstawowe zdjęcia z Perseverance. Chyba jeszcze nie dostaliśmy kolorowych zdjęć samego Ingenuity, tylko dostaliśmy dane inżynierskie i chyba czarno-białe zdjęcie. Ale to przyjdzie. Nie spodziewamy się, żeby helikopter odkrył jakiekolwiek życie, bo jeżeli życie na Marsie jest, no to on jest w formie bakterii, mikrobów, prawda, które często mogą być zresztą pod powierzchnią, nie na powierzchni, dlatego że jest promieniowanie duże, jest temperatura bardzo nieprzyjazna na samej powierzchni Marsa, no temperatura duże ma wahania, jest dużo promieniowania, także jest to ciężkie, żeby jakieś życie, które można zobaczyć, przetrwało, prawda? Ale może być życie podziemne, ukrywane tam, nawet może być woda w stanie płynnym parę kilometrów pod powierzchnią, tak? No z takiej kamerki to jest tak jak przez iPhone, prawda? Jakbyście wzięli swój smartfon, tak? I teraz zrobili z niego zdjęcie. No nigdy nie zauważycie na nim ani bakterii, ani mikrobów, ani jakichś takich malusieńkich organizmów. I tak będzie z Ingenuity. Ingenuity no, nie będzie w stanie nic takiego odkryć. I czas naszego spotkania już dobiegł końca. Bardzo dziękujemy za niezwykle interesujące odpowiedzi na pytania, za interesujące pytania. No też dodamy, że na przykład fragment materiału z pierwszego samolotu też jest na tym Ingenuity. Może ostatnie pytanie właśnie o to, dlaczego go tam zamieszczono? Czy z powodów sentymentalnych, czy jest coś innego przeważyło? Po prostu, wiesz, to jest tak. W NASA się nie pracuje tylko dlatego, żeby coś bardzo dobrze zrobić. W NASA się pracuje też dlatego, żeby mieć niesamowite pomysły. Dlatego, że my zwykle mówimy, że to, co już było łatwe, to już było zrobione, tak? Something that's been easy has been done. I teraz trzeba robić takie crazy, niesamowite rzeczy. Więc też trzeba, jak ludzie mają fajne pomysły, jak na przykład, żeby wziąć kawałek tego materiału i zawieźć go na Marsa, jako, prawda, docenienie tych ludzi, którzy pierwszy raz zrobili coś niesamowitego, no to należy to zrobić, tak? Na przykład na statku New Horizons umieściliśmy prochy naukowca, który odkrył Pluton, prawda? Ten statek leciał na Pluton. Zawieźliśmy tam prochy tego odkrywcy, prawda? Perseverance, to wam zadam takie pytanie i zobaczymy, czy na nie odpowiecie, już nie mamy czasu, ale są fajne rzeczy na Perseverance, które daje się inżynierom robić, żeby się tym bawili, żeby nie była to tylko taka, idę do roboty na 8 godzinę, wracam o godzinie 8 wieczorem, tylko żeby ta praca była fajna, żeby się bawić nią, żebyś nie uważał pracy za pracę, prawda? Żebyś był szczęśliwy w tej pracy, wyżywał się, używał swoją kreatywność, tak? I to jest właśnie o to chodzi. Także zobaczcie, dlaczego na przykład, dlaczego spadochron, jak lądował Perseverance, miał takie różne dziwne kolory. Wiecie dlaczego? Sprawdźcie. Jest też skałka, która przyleciała na Ziemię z Marsa. Odwieźliśmy ją z powrotem na Marsa, na Perseverance. Dlaczego? Sprawdźcie. Jest rysunek wszystkich do tej pory łazików, które doleciały na Marsa. Dlaczego?
sprawdźcie to wszystko, jest to dobra zabawa. No i na stronie NASA jest możliwość obejrzenia każdej części, z której jest ten Ingenuity zbudowany. Zachęcamy też do śledzenia profilu na Facebooku Centrum Nauki Kopernik i Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Na profilu Planetarium też zamieściliśmy taką notkę dla najmłodszych, jak zbudować takiego kartonowego drona, który będzie choć trochę podobny do tego, który kręci śmigłami na Marsie. A my już żegnamy się Są zdjęcia i są historyjki tam w mojej książce, wyzwania kosmiczne. Zachęcam ich do przeczytania tej książki, dlatego że napisałem w niej, jest 10 rozdziałów, napisałem o 10 misjach, jakie one miały problemy, jakie miały awarie, jak żeśmy te awarie rozwiązywali i reperowali. Także mam nadzieję, że książka wam się podoba. Są też rysunki mojego taty, babcia Chmiela od Tytusa, Romka i Otamka w niej. Także zachęcam. Tak, pokazujemy teraz okładkę na chwilę, tak jak wcześniejśmy pokazywali tejże książki. I na pewno warto nie tylko oglądać, ale i czytać, prawda? I do tego was wszystkich zachęcamy. Dobrej nocy i dobrych danych z łazika. Też życzę, nie wiem, u nas to będzie noc, ale u was w Stanach, która jest teraz godzina? No, w tej chwili jest 11, jestem potwornie głodny, bo jeszcze nic nie jadłem, bo wstałem przecież o 3 rano, u nas było, jak to latało, jeszcze nic nie jadłem, dlatego teraz sobie jem powoli. W takim razie życzymy smacznego obiadu, miłego dnia i czekamy na nowe materiały z NASA, o których na pewno będziemy pisać też na profilu Planetarium. Zapraszam wszystkich do wizyty w Centrum Kopernika, bo naprawdę jest przepiękne. Świetne są demonstracje, różne instrumenty, które można robić. Dużo można się nauczyć o kosmosie i fizyce. Także świetne macie. To klasy światowej jest to wasze centrum. Dziękujemy za dobre słowo i jest czas już. Naszym gościem był Artur Chmielewski. Program prowadzili Krzysztof Kowalczyk i Piotr Witek. Dziękujemy i do usłyszenia. Ja dziękuję.